Sajdzie. My się... Nie pakujemy. Mhm. Dosyć. Mimo mego przybycia plan pozostaje bez zmian. Kontynuujcie bohaterską farsę i odnajdźcie mi ostatni fragment równania antyżycia. Wkrótce wszechświat będzie mój. Teraz pewnie się słów jeszcze zaśmieje. Co się z wami działo, harcerzyki? To długa historia i na inną okazję. Okej, Joker, o co tu chodzi? Przesuwanie planet jest ponad twoje możliwości. Co tak chłodno? My tu mamy czyste ręce, słowo! Nawet nie wiemy, co to jest to równanie antyżycia. Okej, zła reakcja. To czym jest to nieżyciowe urwanie? Równanie antyżycia jest niezwykle potężne. Ktokolwiek je pozna, będzie mógł kontrolować dowolny świat. A może cały wszechświat. Darkseid chyba sądzi, że ono jest u nas. Jedno, czego nie łapię, to czemu Darkseid sam nie zaatakował Ziemi? Po co tyle zachodu z podmienianiem nas? Żeby Syndykat Sprawiedliwości mógł bez ograniczeń i podejrzeń przeszukiwać planetę. Ach, to drańskie oszukańcze dranie! Ale hej! Skoro wy, prawdziwi, wróciliście, to wszystko załatwicie, nie? Nie. Chyba mamy pewien problem. Proszę państwa, mam złe wieści. Najwyraźniej Liga Sprawiedliwości zawiodła podczas supertajnej misji. W efekcie czego? Zdobyliśmy niepowtarzalne materiały udowadniające ich zejście na ścieżkę zła. Potępienie sprawiedliwych nastąpiło bezzwłocznie. Dziwi mnie, że Superman i Wonder Woman są teraz źli. Ale Batman to już nie. Zawsze był jakiś taki mroczny. W sumie nigdy nie daje mi pojeździć Batmobilem, racja. Ale nie martwcie się. Nie wszystko stracone, bo jesteśmy tu my. Nic wam nie grozi. Nie będziemy mogli liczyć na takie wsparcie jak zwykle. Potrzebna będzie inna pomoc. Nie powinniśmy poszukać Supermana? W końcu ma odrobinę więcej mocy od nietoperzy, co, Batku? Idzie gładko jak po wodzie. System uszkodzony, restart nieudany, wezwać pomoc techniczną. Prosimy wszystkich na kadrę odłożenia. Błędna. Centralny ogień. Wymiana. Bazy holo. Bazy holo wizualnej. Nie wątpię, że zdołam sobie z tym poradzić. Wszystkie pracownicze benefity. Sprawdzanie systemu. Zasilanie w normie. Restart systemu udany. Rozpoczyna diagnostykę systemu. Gotowość do skanowania. Dajże spokój, Perry! Te materiały to kompletne bzdury! Dobrze to wiesz!
Ale czy ty aby powinnaś tak mówić do pana White'a, Lois? Liga Sprawiedliwości to ci dobrzy. Kto ci załatwił prezent, jak zapomniałeś o urodzinach żony? Superman! Że już nie wspomnę, ile razy Cyborg pomagał ci zresetować hasło do poczty. Okej, zgoda. Hej, no weź. Kiedy Liga powróci i ocali nam skóry, bo tak będzie, to ja dostaję reportaż, a Jimmy jest za kamerą. A jak się mylimy, to się zwalniamy. Ale czemu ty mnie w to wciągasz? Powodzenia tam na dole. Przyjąłem. Jestem drugim pilotem. Oddawaj mi go. A teraz siedź. I niczego nie dotykaj. A te co robią? Witamy na Temiskirze. Moje siostry są dość poważne, więc Harley, zachowuj się jak najlepiej. Tak jest! Tak. Spokojnie. Sprowadzam obcych, ale... Jesteście pod kontrolą umysłów. Kto mógł... Przyznajmiam, że my? Babcia, samo dobro. Skoro tu jesteśmy, pomyślałam, że można by zrekrutować kilka nowych furii. Właściwie. I ty możesz być zacnym dodatkiem. Wirman, zabierz ją do świątyni. Ależ oczywiście. Furie do ataku! Zabromi! Wlepcie zachowanie, nie chcę! Jakoś to przeżyję. Musimy uwolnić Amazonki spod kontroli umysłów. Ach tak! To będzie wprost wspaniała baza operacyjna dla moich furii! Raczej nie, dopóki my tu jesteśmy. No, czas nauczyć panią babcię trochę dobrych manier. Popieram! Tylko nie wylatujcie przed szereg, co? Nie wszyscy mają super moce, wiecie? Znowu walka? Wy to naprawdę nie wolicie posiedzieć i pograć na konsoli? Może ta katapulta pomoże w przełamaniu ich obrony? Hej! W domu mam coś podobnego! Serio? Do czego tego używasz? No wiesz, wyrzucania rzeczy! Dlaczego tak mnie to niepokoi? Wow, to było dość brutalne. Marzę, ale jednak liczy się efekt. Patrz, chyba widzę tam wejście. Przyznam, że może czasem warto inaczej podejść do rzeczy. No, a teraz słodka zemsta. Musimy uważać. Przed nami dużo większe wyzwanie.
przychodzicie dołączyć do przyjęcia. Proszę, witamy. Liczymy, że wasz pobyt będzie udany i nigdy się nie skończy. To mój dom i twój pobyt tutaj skończy się zaraz. Ale cóż to ma niby znaczyć? Amazonki nie miały z nami czemu to się dzieje? Dosyć już! Pobawiliście się, wystarczy! Oj, chyba nie, babciu! To już koniec ery Amazonek! O! O! Tego to naprawdę pożałujesz! Teraz cię mam! O! To jeszcze nie koniec! Czas pogodzić się z porażką! Zapłacicie mi za tę arogancję! To będzie w pełni zasłużona kara! Skrywasz więcej sił niż myślałam, ale to i tak za mało. Jak? Jak ty to robisz? Wasza mała rajska wysepka należy już do mnie! Dziękujemy. Babcia Samodobro nas zaskoczyła. Ona działa w imieniu o wiele mroczniejszych sił. Jeśli Darkseid zwycięży, cały wszechświat będzie zagrożony. Gdy będziemy potrzebne, dajcie znać. Ale nas nabija, czy jak? Mamy coś lepszego? Działa nawet bez Wi-Fi. Prowadziłaś tu samca? Słyszałem, że nie można wam ostatnio ufać. Ra's al Ghul, Deathstroke. Potrzebujemy cię, żeby pokonać to. Pomagać waszej lidze? Choć jej istnienie może już dobiegać końca, nasza przetrwała całe wieki. I nic tego nie zmieni. Sprawdźmy, co umiecie. Nadążycie? Pościg! Lubię pościg! Ja miałbym dołączyć do takich jak wy? Jesteście jeszcze żałośniejsi, niż się spodziewałem. Zanim zdołamy przekonać Deathstroke'a i ukazać mu, jak groźny dla świata jest Darkseid, może nakłoni Ra's al Ghula do pomocy. No nie wiem, Batku. Ja tu myślę, że jak ktoś ma tylko jedno oko, to mu trudniej zobaczyć sens w niektórych rzeczach. Thank you.
Wy nadal tutaj? Aż tak lubicie marnować swój czas? Mam wrażenie, że Deathstroke z nami pokrywa. Uważaj! Jasne. Zresztą jestem prawie pewien, że mają tu pełno pułapek. Podobnej zagwozdki się nie spodziewałem. Nie podołam tu. To nie będzie żaden problem dla księcia Zbrodni. O, proszę! A nie mówiłem? Pułapki! Brakuje im wyobraźni tych z mojej bazy, ale dobre rzemiosło trzeba docenić. Dobrze wam idzie, co? O, jest! To ja za nim lecę. Flash, nie! On może próbować nas tak zmusić do nieprzemyślanych działań. Z takimi to w sumie nigdy nic nie wiadomo, co? Tak. I długo mi zajęło uświadomienie sobie tego. Znajdźmy sposób, żeby naprawić ten most. Dobrze, powinniśmy móc teraz przejść, tylko ostrożnie. Kiedy się poddać. Sprawdzałem, czy wam zależy. Wiecie, większość już by odpuściła. Cóż, nie jestem większością. Jestem Batman. Pomożemy wam. No i to jest efektowne wyjście. On tak ciągle robi. Potrafi człowieka zmęczyć. Odkryliśmy, gdzie wylądował Superman. Jesteśmy w drodze. Proszę ustawić siedzenia w pozycji pionowej. Podchodzimy do lądowania. Wyspa dinozaurów. A? Po czym wnioskujesz? Wiedziałem, że przyjdziecie po swego człowieka ze stali. Ja, Kalibak. Generał Darkseida, potrzebuję go. Niestety nie mogę pozwolić wam go zabrać. Pozwolić?
Coś ty zrobił z Supermanem. Przejdziecie do historii. Sprawdźmy, czy masz na tyle sił, żeby pokonać arcypotęgę Kalibaka. Wspominałem już, jak się cieszę, że znów jestem na ziemi. Przypadek i nic innego. Tylko czynicie swoją nieuniknioną porażkę bardziej bolesną. Nadal sądzicie, że wygracie? Co za bezmyślność! Teraz już po was! On je właśnie wykaszlał? Tak, ale plus jest taki, że chyba możemy ich użyć. Skoro tak twierdzisz... Sukces! No to czas zemsty. Wydawać, że macie przewagę, a to dopiero początek! Wow, ktoś tu dzisiaj wstał lewą nogą! Teraz poczujecie mój gniew! Nie macie pojęcia, jaki los was czeka, nędzni śmiertelni! Nie! Przeklęty, bezużyteczny wynalazek! Szansa, żeby zmiażdżyć Ligę Sprawiedliwości. Hej, nasza cicha myszka coś robi. Wygląda na to, że bezpośrednio pochłania całą energię. A ja myśl... Wy nie możecie. Kalibak nigdy nie... Dzięki latarnio, Aquamanie i... Ciebie to chyba jeszcze nie znam. Jak się nazywasz, Nie ma czasu na rozmowy, racja. Darkseid to niełatwa sprawa. Jeszcze parę minut na słońcu i powrócę do pełni sił. Możesz się szybciej nasłoneczniać, Supermanie? Boję się, że twoje moce będą potrzebne już teraz. Co to jest? Darkseid.